przyjaciel. Fajny kacper. No właśnie widziałam. Co, jest rejestracja otwarta czy zamknięta? Słucham? Czy rejestracja jest otwarta? Otwarta. A. Jeszcze na pół złamana. Dobra, chodź. Jak pierdzi, no? Co to było? 25. Albo jeszcze nawet. Ej, włączę muzykę i powiesz, czy słychać u ciebie. Słyszysz? Nie. I co, nadal szumi? Tak, a dobra, jedź. Prawo? A nie, a u góry? Kuś. O, uważaj. Uważaj, bo to jest pod napięciem, nie? Jakby coś tutaj masz te połączone. Nie jest pod napięciem. A może jest? Jest. Konik. A już myślałem, że da się pogłaskać i spierdolił. Cwaniaczek. Faktycznie pod prądem, bo akumulator był, ale to musiał chyba gołą skórą dotknąć. No. Po takich biochach jeździć, bo
na popaty, tak? A autostradą jedziesz, to kurwa nie. No raczej w drugą stronę jedziemy niż w kierunku domu. Ale to nie szkodzi. Nie, bo tak to byśmy mogli jechać w kierunku domu, ale tymi wioskami na przykład i sobie popatrzeć. Patrz, jesteśmy już na granicy z... Holandia tu jest. Co ty gadasz? No, ze 100-200 metrów za, to jest granica, widzisz? Beka? O, my tu jesteśmy! Ty, to nie jest źle. Tam był park, czy co? Nie, poczekaj, co to było? To zielone, właśnie wyżej? Po prawej? Nie, jakieś... Verdroken Land van, coś tam. Możemy zobaczyć to, jak chcesz. Co 20 minut będziemy jechać. Gdzie? Nie wiem, gdzieś tam do góry nad tą wodę. 14 km. Okej. W ogóle tak se z Madzią jeździmy po tym dół. I ten. I właśnie sprawdziłem na nawigację. I jesteśmy teraz już na granicy. A nie, to już nie. Ale pokazało na nawigacji, że tu już jest granica właśnie do Holandii. Zaznaczyliśmy sobie teraz do nawigacji na, taki kanał jakiś tam. Jedziemy tam po prostu sobie zobaczyć.